Urazów sportowych w sporcie jest dosyć dużo, natomiast najczęściej spotykane są to urazy tak zwane Scheinsplints albo złamania zmęczeniowe, które najczęściej możemy spotkać wśród osób uprawiających bieganie. Jeżeli chodzi o Scheinsplints, jest to zespół bólowy przedniej strony podudzia, głównie zlokalizowany w przednim przedziale podudzia, a także przy części przyśrodkowej. Jakie są przyczyny? No głównie przyczyną tych urazów są zbyt intensywne treningi, zbyt duże obciążenia treningowe, ale także różne zaburzenia architektury stopy lub też śródstopia, stawu skokowego, ale i nie tylko, bo mogą na to wpływać również wszelkiego rodzaju patologie w obrębie stawu kolanowego, stawu biodrowego lub nawet w obrębie kręgosłupa. Jakie są główne objawy tego zespołu? To ból podczas wysiłku, tkliwość palpacyjna i obrzęk tkanek miękkich, w tym wypadku obrzęk mięśni podudzia. Ból ten ustępuje najczęściej kilkanaście minut po zaprzestaniu aktywności fizycznej. Jakie leczenie stosujemy? Jeżeli chodzi o fizjoterapię, stosujemy leczenia zachowawcze. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju gamę technik manualnych czy technik z zakresu kinezyterapii, różnego rodzaju formy stretchingu pasywnego, aktywnego, terapii mięśniowo-powięziowej lub też masażu, jak również zabiegi z zakresu fizykoterapii. Tutaj najczęściej stosujemy krioterapię w różnej postaci, w formie okładów zimnych, w formie krio, bandaży, ciekłego azotu, jak również pomocny tutaj jest tak zwany kinezjotaping, czyli system dynamicznego plasterowania w celu odciążenia przeciążonych struktur mięśniowych. Jaką profilaktykę możemy stosować, aby nie dopuścić do tego typu uszkodzeń aparatu ruchu? Jeżeli mówiliśmy wcześniej o patologiach w obrębie stępu czy zaburzeniach w architekturze stopy, dobrze by było zwrócić się też również do specjalisty podologa, aby zbadał profesjonalnie nasze stopy, bo mogłoby być konieczne wykonanie wkładek ortopedycznych termoutwardzalnych w celu poprawy ergonomii i techniki biegu.